Dobra, to teraz idziemy po coś, co wyciemni i da jeszcze większy kontrast po prawej stronie. Różne są nazwy, użyjmy słowa czarnej powierzchni. Żeby nie zostać posądzonym o niepoprawność polityczną. Dobra, i to generalnie powinno jakoś blisko stać naszej cudownej modelki. Bo co to zrobić? Znaczy, światło jak się odbije, to tu zostanie pochłonięte. Tak mówi teoria. Czyli fundujemy trochę klaustrofobii. Teraz zobaczymy, czy coś się zmienia. Powinno. Teraz włos gdzieś poleciał. Aha, no dobra. I tak zostanie. No. I zostanie. Let me see. Spróbuj złapać taką pozę. To będziemy mieli porównanie. Czyli lekko te włosy odchodzą. Co to ładne, nie? Dobra, zobaczymy teraz to. Cyk. No, i różnica pomiędzy tym a tym jest już, tutaj jest już więcej cienia na tamtym zdjęciu. Hop. O. A zostań ci tam przypierdziela te włosy, w sensie tak. O, stop. Popatrz teraz na mnie. Zostań. Dobra, i bokiem ciało trochę. Dobra, i wyżej głowa. No, no, no. Teraz założymy jeszcze taką siateczkę na softbox, czyli grid, który działa trochę jak plaster miodu na Beauty Dishu. Czyli ogranicza, gdzie się światło wylewa. Będzie leciało tu i nigdzie indziej. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Cały bajer to po prostu nalepienie tego na rzepy. To jest jak wieszanie firanek, wiecie o co chodzi. Grid działa tak, że do ciebie teraz świeci, czyli do obiektywu, a jak odwracasz, to w pewnym momencie to światło już nie dolatuje, bo te siateczki blokują. To jest super sprawa, jeżeli masz małe studio. Jeżeli walniesz bez tego grida, to światło się wszędzie wylewa, odbija po ścianach i nie wiesz, gdzie w ogóle, jak nad tym zapanować. Jak założysz taką siateczkę, to ono będzie leciało tam, gdzie chcesz i nigdzie indziej. No dobra. To jak to na Klaudii wygląda? No better, nie? Teraz wygląda bardziej kontrastowo. Dobra, wracam na górę. To, co się teraz zadzieje, to znowu wszystko, co się wkłada przed lampę, zabiera światło, czyli pewnie będę musiał z przysłoną troszeczkę zejść lub podkręcić moc, no ale zrobię sobie teścik. Czyli... Dobra, sprawdzamy. No co się stało? Jest to zdjęcie trochę ciemniejsze, mogę na przykład przysłonę zjechać w dół. Ale pamiętaj, strzelam w rawach, więc właściwie, jeżeli będę potrzebował troszeczkę podciągnąć zdjęcia do góry, to sobie to zrobię. Znacznie fajniejsze światełko też w tle, dlatego że ten grid blokuje światło, ono nie dolatuje na cykloramę, dlatego mamy szary. Przez to to zdjęcie, w porównaniu do tego zdjęcia, to jest, gdzie światło leciało w tył, czyli nie było grida. Tutaj już światło nie dolatuje, jest szaro. Dobra, to poróbmy trochę tych zdjęć. One mogą być takie charakterniejsze troszeczkę. Dobra. Troszeczkę inaczej dłoń. We mnie. I zostańmy z tym, zostańmy z tym. Dobra. A weź, jakbyś się gubiła na tym stoliku, coś w tym stylu. No. A weź dla zabawy w drugą stronę się w ogóle postaw, czyli do światełka. Druga ręka zwinie. Na mnie. Teraz patrz na mnie. Centralnie do mnie. Nie przychylaj głowy. Twardo, tu, nie? Już trochę w dół. O, też fajnie, dobrze. Super, zostań. Kurde, ale czad. No i zostań. Tylko niech tą brzydry. Oto wynik tej krótkiej, 7-minutowej, bo sprawdzałem, sesji z już różnymi cudami wklejanymi po lewej stronie, jak ta czarna blenda tutaj stała, czy dołożonym gridem, co widać po tym tle, które jest już takie bardziej szare. To może zacznę te omówienie od porównania z pierwszym zdjęciem i dołożymy drugie i może trzecie. Co tu się między nimi zadziała? To jest poprzednia sesja, to znaczy okta, nic więcej. To zdjęcie sobie przekadrowałem, żeby było łatwiej porównać. Proszę bardzo.
pierwsze zdjęcie bez niczego. Okta świeci, tu jest troszeczkę tak, nazwijmy to, jasnawo w porównaniu do tego. I to jest jedyna różnica. To znaczy cienie po lewej stronie zdjęcia, Klaudii prawej, są mocniejsze, czyli ten cień tu, zobaczcie na włosach. Ale prawdę mówiąc, oczekiwałem większej różnicy. Spodziewałem się, że dołożenie tej czarnej blendy da większe wyciemnienie na lewej stronie. I tak się nie stało. I tak się zastanawiałem, dlaczego. Pierwszy powód jest taki, że jesteśmy w bardzo dużym studiu, więc różnica w tym pochłoniętym świetle, czyli odbitym z lewej strony, no to z lewej tam była daleko, daleko ściana, więc nie za bardzo miało się co odbijać. A drugie, ta powierzchnia, którą tutaj włączyliśmy, jeszcze może dołożę to zdjęcie, i ta powierzchnia to nie jest taki aksamitny materiał, tylko ona aż tak nie chłonie jak na przykład aksamin, czy inne takie płótno lub czarny styropian. Więc efekt no jakiś jest, ale żeby ktoś tak gołym okiem powiedział, że to jest potężny kontrast, to nie, to niekoniecznie. Za to to już doskonale widać, co się dzieje, gdy się założy grida, czyli tą siateczkę. Światło po prawej stronie jest takie same. Już może wyłączę to zdjęcie. Światło po prawej stronie jest takie same jak tutaj. Te highlighty i tak dalej. Tu się niewiele zmieniło. Za to tło już jest znacznie ciemniejsze, dlatego że jak znowu zostawię sobie o to, pokażę jak to wyglądało, to światło z tych siateczek leciało na Klaudię, ale już tam nie śmigało na tło. Znaczy śmigało, ale nie tak bardzo. No, dlatego jest już taka różnica. Poczekaj do następnego odcinka, będziemy zmniejszać źródło światła, będzie jeszcze ciekawiej w tle, no i na Klaudii też. Jeszcze jedna rzecz. Ja pokazywałem ci zdjęcie takie, gdzie założyliśmy tego grida, siateczkę. Mówiłem, że będę je podciągał, bo ono pochłonęło światło. To jest to, co miałem w aparacie. Czyli nie boję się z RAW-a wyciągnąć troszeczkę jaśni, czyli poprawić tą ekspozycję. Tutaj było pół blendy tak zwane, czyli o 0,5 ekspozycji do góry około. Więc ta siatka zabiera światło. Miałem te same ustawy co tu, ale założenie siatki powoduje, że na Klaudii, już pomijając to, na Klaudii, na modelce mamy mniej światełka. Także jak się potem to podciągnie w retuszu, w wywoływaniu RAW-ów, w Lightroomie czy innym narzędziu, jakie byś chciał użyć, to mamy już poprawne. Także nie ma stresu, pamiętaj o tym, żeby strzelać w RAW-ach. No i znowu, to jest w ogóle niesamowite. Tu też się zastanawiałem, dlaczego nie ma takiego kontrastu, jakiego oczekiwałem. No i mamy tą białą bluzeczkę, która tutaj ładnie się wchodzi, widać też ją wokół. To teraz znowu porównanie. To było zdjęcie strzelane jedynie z czarną blendą. I potem zakładałem te różne... O, może jeszcze... A propos puz fotografa. Ja dopiero teraz na tych backstage'ach odkryłem, dlaczego mnie jest tak wesoło na zdjęciach lub dlaczego nie mogę powagi u modelek złapać. No to nie jest poza fotografa. Nawet jak wpisałem sobie w Google'a photographer funny, to mi coś takiego wyszło, więc raczej wyglądam jak ten gościu niż jak porządny profesjonalista. To było ustawienie z siateczką. To był ten mój fantastyczny coaching. Proszę bardzo. W każdym bądź razie, wracając do zdjęć, znowu na porównanie skoczę. O. Jeżeli chcesz wyciemnić tło lub jak masz małe pomieszczenie, no to ten grid załatwia ci sprawę. Nie leci na tło, nie odbija się, a sama czarna blenda znowu potrzebna, jeżeli masz białą ścianę. Jeżeli masz tą ścianę białą daleko, daleko, no to widać, niewiele ugraliśmy. Także możesz się czuć bezpiecznie. Dlatego, jeżeli chcesz mieć dobrą jakość światła, gnaj do dużego, dobrego studia, a nie do małych, ciasnych klitek. Za to, jak masz domowe studio lub małą przestrzeń, wtedy te wszystkie siateczki, czarne blendy, czarne firanki będą ci potrzebne do tego, żeby dostać takie warunki, nad jakimi chcesz zapanować. I jeszcze na koniec rezultaty z tej sesji. No, 7 minut, tyle zdjęć, nieźle. Dobrze, to zostanę z tymi, które najbardziej chciałbym sobie zostawić z tej sesji. Tada! I to jest wynik Okta plus Grid plus czarna blenda. I diagram do tego ustawienia, czyli moja ulubiona część rysowania. Na szczęście będę mógł wykorzystać to, co zrobiłem poprzednim razem. Będzie mi też łatwiej wytłumaczyć, jakie są zmiany pomiędzy poprzednim ustawieniem a teraz. Dla przypomnienia, zdjęcie takie, co dorobiliśmy, wstawiając blendę. Potem jeszcze robiliśmy grida, ale zaczniemy od blendy i tego typu rzeczy. Chodziło o to, żeby było ciemniej z tej lewej strony.
Okej. Okay. To co się zadziało? No więc dostawiliśmy tą czarną blendę, pochłaniacza. Może jeszcze zanim to dostawię, jak to normalnie powinno działać bez blendy, czyli to co rysowałem poprzednio, to światło, generalnie ono leci w różne kierunki, tutaj do modelki, tak sobie tam lata. I część z tego światła, ono dolatuje gdzieś tam do na przykład ściany. I od tej ściany się odbija. Więc założenie tego pochłaniacza czarnej blendy powoduje, że część tego światła po prostu się nie odbije, dlatego powinno być ciemniej. I to zdjęcie, aż takich różnic pomiędzy poprzednim setupem a tym nie ma, z takiego powodu, że byliśmy w dużym studiu. Gdybyśmy byli, to jest jakiś żółty kolor, się zrobi tęczowo, gdybyśmy byli w małym, ciasnym studiu i nie mieli tej blendy, o może tak, to to światło, ta ściana tutaj w studiu działa jak blenda, biała, odbija, powoduje, że to światło jest właściwie drugie źródło światła, którym jest ta ściana. Wstawienie blendy robi dużą różnicę, ale gdy jesteśmy w dużym studiu, to ta ściana jest daleko, więc różnica pomiędzy blendą bez blendy nie jest aż tak znacząca. Ok, to była zabawa z dostawieniem blendy. Potem tą blendę zostawiliśmy, ale dołożyłem też grida. No i teraz słówko o tym gridzie. O co chodzi z tym gridem? No właśnie, światło jak się rozstawia. Może na chwilę schowam tą blendę, żeby tak nie było drastycznie tutaj napaćkane. Grid to jest taka siateczka. Wezmę znowu sobie jakiś kolorek. Proszę bardzo. Takie jakby boksiki. I wtedy to światło, zamiast latać tak, w każdą możliwą stronę softboxu, ono zaczyna działać, trochę się je porządkuje, ukierunkowuje. Ono może wylecieć właściwie no tylko tu. Tak, teraz spróbuję jakieś proste kreski zrobić. O, nawet wychodzi. Ono leci już tylko w tą stronę. Szukałem jakiejś analogii, żeby było tak łatwiej zrozumieć, o co chodzi z tym gridem i znalazłem sobie coś takiego. O, te fotony, te koniki, po prostu jak będzie strzał na tej wielkiej pardubickiej, to gnają do przodu. I trochę tak jest, czyli nie na boki, trochę porządku. Okej. Dlatego też, jeżeli ściana jest daleko, to światło nie leci tam w tył na cykloramę, dlatego dostajemy już ciemniejsze tło. Ono nadal gdzieś tam leci, ale nie aż tak bardzo. To jeszcze tabelka z parametrami. Całą tą sesję, łącznie z czarną blendą, bez blendy wcześniej i potem z gridem, zrobiłem na tych samych ustawieniach co ostatnio. Proszę bardzo, czyli 7.1. Tylko, że jeżeli zobaczysz, zwłaszcza po dołożeniu grida, to zdjęcie jest trochę niedoświetlone. Ja potem sobie w RAWie podciągnąłem i podciągnąłem je około pół stopu, pół blendy tak zwane, czyli ekspozycję o plus 0,5, okolice może trochę więcej. I jeżeli chciałbym już podczas strzelania mieć poprawne parametry, to powinienem otworzyć przysłonę lub podbić ISO. Zmiana czasu nic nie da. A na ile? No najprościej patrzysz w tył aparatu, strzelasz raz, patrzysz co się zmieniło, zmieniasz przysłonę i w końcu lądujesz z dobrą ekspozycją. Możesz też wykorzystać aplikację jakąś na telefoniku, są takie exposure kalkulatory. No ja się posłużę może webowym. Proszę bardzo, jeżeli miałem 7.1 ISO 100, to tutaj sobie przeliczałem, proszę bardzo. Jak miał 6.3, to miał o 0,33 stopu, jak miał 5.6, to miał 0,67 stopu różnicy. W związku z czym powinienem mieć około 5,6 wtedy na aparacie. Jeżeli ja sobie to zróbmy, to a co? Usuńmy 7,1 i powinno być 5,6. Wtedy mam takie zdjęcie. Przy 7,1 miałem takie. No i proszę, tyle zabiera sam grid. Ok, to jeszcze sprzęcik do tego diagramu. Powyłączamy te wszystkie cuda. Gdzie on jest? Tu. Ten sam co wtedy. Aparat, statyw, lampa, wyzwalacze. I zamiast okty w tym drugim ułożeniu założyliśmy okty z gridem. To jeszcze dopiszmy głównego bohatera tego drugiego setupu, czyli grid. I jeszcze dla przypomnienia zdjęcia.
z tego ustawienia. Damy je na górę, hop. Takie cuda. Proszę bardzo. No i moje ulubione. O, super.